Cześć! Witajcie kochani ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na Daily Vloga. Kochani, witam się z Wami z kaweczką, już popołudniową kaweczką, gdyż no dzisiaj mam taki, powiem Wam, troszkę zaganiany dzień. Myślałam, że dzisiaj nie będę nagrywać dla Was daily vloga, ale powiem Wam, że no goni mnie też troszeczkę czas, z tego względu, że daily vlogi najczęściej dla Was nagrywam, jak jestem sama w domu, a teraz zajdą pewne zmiany u mojego męża. Będzie częściej w domu. A ja najczęściej takie właśnie daily vlogi lubię dla Was nagrywać, jak jestem sama w domu, nikt tam po kątach nie słyszy, co ja do Was mówię, pomyślałam, że jak jestem dzisiaj jeszcze na wolnym, męża nie ma, to jeszcze dla Was nagram dzisiaj daily vloga. Oczywiście daily vlogi będą u mnie na kanale, bo wiem, że lubicie takie filmy, lubicie podpatrywać, co tam się u mnie dzieje. Pozwólcie, że wezmę łyka kawy. Więc kochani, z tych daily vlogów oczywiście ja nie rezygnuję, ale no jest mi łatwiej nagrywać, jak jestem sama w domu. Więc dzisiaj taki zwariowany dzień, bo nagrywałam dla Was makijaż. Nie wiem, czy ten makijaż pójdzie przed tym vlogiem, czy po tym vlogu. Zobaczę, ale makijaż dla Was jest nagrany, taka lekka zabawa. I kochani, nastawiłam dwa prania, pozostało mi jeszcze odkurzyć mieszkanie i poprasować jedno pranie. Ja prasuję. Ja prasuję każdą rzecz, którą ściągam z, czy wyjmuję z suszarki, czy ściągam z suszarki. Ja mam taką suszarkę przysufitową, bo nie wszystko suszę w suszarce. Na przykład mój mąż nie lubi, jak mu suszę koszulki, bo mu się zwężają, zmniejszają. Tak samo jeansów nie suszę w suszarce. Ja to wszystko po prostu prasuję. Ja nie umiem, słuchajcie, włożyć prania ściągniętego świeżego do szafki i go nie wyprasować. Bywa tak, że mój mąż chce coś założyć, a to nie jest wyprasowane, a ja na przykład jestem w pracy, on nie lubi prasować, w związku z czym ja zawsze mam wszystko poprasowane w szafkach i właśnie po każdym praniu prasuję. Kochani, zrobiłam sobie teraz kawkę, za chwilkę będę musiała pojechać do sklepu, bo brakuje mi trochę rzeczy chemicznych. Zabrakło mi paru kosmetyków, parę rzeczy do czyszczenia, więc podjadę szybko do Kronana, podjadę do polskiego sklepu. Na pewno co kupię, to Wam pokażę, bo troszeczkę mi się tych rzeczy uzbierało. Muszę dokupić jeszcze papier toaletowy. Mam nadzieję, że dostanę ten nasz ulubiony. No i co? I tak dzisiejszy mój dzień będzie dzisiaj wyglądał. I wiecie co? Ostatnio oglądałam film Angeliki, mojej kochanej koleżanki YouTube'owej. Ona wrzuciła go, znaczy tak, jej film wszedł, brzydko mówiąc, wrzuciła. Jej film wszedł w niedzielę o 7 rano. I powiem Wam, że często jak jestem w pracy w niedzielę, bo ja w weekendy również pracuję, często wyczekuję takich filmów, bo ja sobie wówczas w pracy wkładam słuchawkę w ucho, telefon mam w kieszeni i po prostu odsłuchuję sobie takie filmy. Oczywiście komentarze piszę później, ale miło mi jest spędzać niedzielę w pracy z osobami, które lubię. Szybciej mi ten czas po prostu leci. Odsłuchałam jej ten film i Angelika mówi tam na początku, że już ma dosyć tych swetrów, ma dosyć tego zimna i powiem Wam, że mnie naszła również taka myśl, że już mam dosyć, naprawdę dosyć tej zimowej pogody, już mamy, słuchajcie, koniec kwietnia i powiem Wam, że już chciałabym, żeby przyszła ta wiosna, żebyśmy mogli założyć te cieńsze buty, wskoczyć sobie w trampeczki czy w jakieś, wiecie, balerinki, żebyśmy mogli założyć te cieńsze kurtki, a nie ubierać się na grubo. Powiem Wam, że u nas ostatnio w Wielkanoc mieliśmy białą, niestety Wielkanoc była biała, jak Boże Narodzenie, nie było śniegu, chyba w pierwszy dzień Bożego Narodzenia tak delikatnie spadł, ale szybko stopniał, dopiero spadł śnieg na Sylwestra, tak teraz Wielkanoc była biała. No powiem Wam, że fajnie by było mieć taką ciepłą, piękną pogodę, bo już naprawdę ma się dosyć tej pogody, ma się już dosyć tego zimna, wiecie, tego ubierania się na cebulę. Ja w domu, widzicie, siedzę w krótkim rękawku, bo w domu mam ciepło.
Ale jednak jak wychodzę na zewnątrz, no to muszę się ubrać troszeczkę cieplej, więc Angelika, jestem z tobą myślami i jestem w tym samym teamie, niech już przyjdzie ciepło, niech już będzie wiosna, chociaż tutaj ta wiosna jest przeze mnie zauważalna, ale Islandczycy mówią, że mają tylko lato i zimę, chociaż my widzimy tą wiosnę, bo pączki się pojawiają na drzewach, trawa się zieleni, to jest wiosna, prawda? Ptaszki zaczynają śpiewać już z rana. To dla nas jest wiosna. Islandczycy twierdzą, że jest tylko lato i zima i u nich już 22 kwietnia już zaczyna się lato, więc tak, oni nie mają wiosny, ale no przydałoby się. Mam nadzieję, że niedługo będzie ciepło, więc że te ciepłe dni nadejdą jak najszybciej, że będziemy mogli te swetry wcisnąć w głąb szafy, te ciepłe kurtki i wyjąć te chłodniejsze. Dobrze, kochani, więc ja zbieram się do sklepu, na pewno się zaraz po sklepie do Was odezwę, pokażę Wam, co kupiłam, no i... Oczywiście jesteście dzisiaj ze mną, także mam nadzieję, że ten dzień dzisiaj ze mną mile spędzicie, chociaż dużo nie planuję na ten dzień, bo wiecie, siedzę w domu, sprzątanie, pranie, gotowanie i nic więcej, ale mam nadzieję, że chociaż ten dzień, taki domowy daily vlog, miło ze mną spędzicie. Kochani, wróciłam, założyłam sobie tylko bluzę i bez rękawnik i powiem Wam, że w ogóle nie zmarzłam, zrobiło się ciepło, a dawno nie nosiłam tej bluzy, mam ją łącznie ze spodniami dresowymi, więc założyłam sobie tylko na to bez rękawnik, autem szybko pojechałam do sklepu i no trochę rzeczy kupiłam, powiem Wam, że skusiłam się na parę nowych rzeczy i na parę rzeczy, które się mi skończyły, więc już Wam pokazuję, co... O! Więc już Wam pokazuję, co takiego kupiłam. A więc tak, kupiłam, słuchajcie, z chemii. Kupiłam ponownie ten spryskiwacz do łazienki Febreze i to jest o zapachu Lenora. Powiem Wam, że naprawdę przepięknie pachnie. No i jeżeli załatwimy się w toalecie, to ten zapach niweluje... Nieprzyjemny zapach i powiem Wam, że naprawdę pięknie pachnie takim, wiecie, takim Lenorem, takim praniem, więc kupiłam następny ten spray, gdyż już tamten mi się kończy. Kupiłam sobie Dove, tym razem w sprayu. Mam jeszcze Dove. A mi tu teraz pachnie. Mam jeszcze ten Dove sztyft pod pachy, ale powiem Wam, że skusiłam się tym razem ponownie na ten. Już go raz miałam i powiem Wam, że używam i sztyft, i ten, i tak się czuję bardziej taka odświeżona. A w szczególności jak idę do pracy, to biorę sobie go ze sobą i wiecie, tak się mogę w międzyczasie odświeżyć, więc bardzo fajny zapach, taki neutralny. To jest ten zapach oryginalny, takiego, ma taki zapach takiego fajnego mydełka Dove, więc no naprawdę jeden z lepszych takich właśnie dezydorantów, antyperspirantów pod pachy. Kupiłam, słuchajcie, pasty do zębów. Mój mąż ostatnio je bardzo polubił i ja również, gdzie jest druga. Kupiłam te pasty Sensodyne. Powiem Wam, że to są takie fajne pasty, jeżeli macie podrażnione dziąsła, to te pasty są naprawdę fajne i fajnie czyszczą zęby, są bardzo delikatne, więc ostatnio ja coś mam taki, wiecie, ja noszę aparat na zęby i od czasu do czasu gdzieś tam mnie ząb tak pobolewa, ja mam wszystkie zęby zdrowe, ale ja gdzieś tam przy dziąśle jest urażone od aparatu i ta pasta, powiem Wam, sprawdza się rewelacyjnie do moich zębów i czuję taką fajną ulgę po tej paście.
Kupiłam, słuchajcie, skusiłam się ponownie, mąż będzie na mnie krzyczał, bo ostatnio, no, moja pościel była dość brązowa, ale skusiłam się, jakoś tak ostatnio zbladłam, może ponownie wrócę do tego, więc kupiłam ten balsam brązujący z Dove. On nie zostawia plam, fajnie się wchłania w skórę, oczywiście musimy pamiętać o umyciu rąk, to nie jest taki typowy samoopalacz, to jest raczej taki balsam brązujący i wiecie co, on się fajnie sprawdza. Ja go używałam po wakacjach, jak byłam opalona, właśnie fajnie się sprawdza na taką już opaloną skórę, ładnie podkreśla tą opaleniznę i ta opalenizna dłużej się na nas utrzymuje, ale nawet jak człowiek nie jest opalony, użyje go kilka razy, również ta skóra jest taka fajnie jakby muśnięta lekko słońcem, więc skusiłam się ponownie. Zobaczymy, kiedy go zacznę używać, bo też wiecie co, tak się obawiam, żeby znowuż nie zafarbować pościeli, chociaż pościel się sprała, prawda? Ale no jednak takie rzeczy nam ciuchy i pościel brudzą, więc zobaczymy, ale tak jakoś mi wpadł w oko i pomyślałam, że wezmę go ponownie. W polskim sklepie, jeszcze nie polski sklep, jeszcze skusiłam się w Kronanie na ten Garnier micelarny płyn dwufazowy. Słyszałam, że jest bardzo dobry, więc pomyślałam, że kupię ten. Mi już pomału bielenda się kończy, w związku z czym nie wiem, kiedy będę w Reykjaviku. Byliśmy ostatnio z mężem w Reykjaviku, kupiłam parę rzeczy, zaraz Wam pokażę, bo również Wam je teraz pokażę, ale zapomniałam, że bielenda mi się kończy, a bielendę wtedy kupiłam w Kringlanie, tam w jednej drogerii, a w Kringlanie nie byliśmy, więc wyszło mi to całkowicie z głowy, więc kupiłam tym razem ten, zobaczymy jak on się sprawdzi, ale najpierw wykończę bielendę, a dopiero zacznę używać ten. Kupiłam taki odświeżacz do mojego tego dyfuzora, który tu właśnie Wam pokazuję, zawsze zerkam, bo on tam się odzywa, gdyż tam mam na półce go postawiony. Jest to ten dyfuzor, który się odzywa co 30 minut bodajże. Możecie go ustawić na różny czas. I kupiłam tym razem ten. Pięknie pachnie, świeżo. I to jest... jaki zapach? Nie powiem Wam. Ale ja tu wyczuwam bardzo świeże kwiaty, zobaczcie, to jest taki. I wiecie co, ja muszę teraz każdy tą końcówkę przy tych nowych sprayach ściągać i zatrzymywać starą, gdyż do tego mojego, ja mam jeszcze taki starszy typ tego dyfuzora, po prostu te końcówki tam nie pasują, więc zawsze zatrzymujemy starą końcówkę, nakładamy na nowy spray i to działa. Tutaj nie ma takiego problemu, że ja muszę to wymieniać, a bynajmniej mam zawsze świeży zapach i zawsze ktoś, kto wejdzie, mówi, ale fajnie pachnie, akurat on się może włączy i mówi, ale u ciebie fajny zapach, także zawsze z mężem stawiamy na takie jakieś świeższe zapachy, żeby w domu również fajnie pachniało. I tak, i pojechałam do polskiego sklepu, bo skończyła mi się zielona herbata z pigwą, polecana przez Angelikę, więc dokupiłam sobie ponownie, ale również skusiłam się na herbatę zieloną z maliną, więc też już mi się skończyła, też ją miałam któregoś razu, też ją kupiłam i bardzo mi smakowała, więc wzięłam, pojawiła się ponownie, więc wzięłam jeszcze ją. I kochani, w polskim sklepie kupiłam sobie Cif. To jest taki spray do czyszczenia stali, do zlewów, do kranów. Już Wam powiem, jest to do stali nierdzewnej. Czy tutaj mamy coś napisane? Czy ja to w ogóle przeczytam? No raczej nie, raczej potrzebowałabym okulary, ale to jest właśnie taki spray, który właśnie, jeżeli macie zlewy takie nierdzewne, czy nawet krany, fajnie nabłyszcza, więc wzięłam sobie to, bo słyszałam o tym bardzo dobre opinie, ale ten już znam, ten to sobie kupiłam do mojego blatu kamiennego, do mojej wyspy i ogólnie do blatu i ten spray sprawdza się rewelacyjnie, powiem Wam, że fajnie nabłyszcza, fajnie doczyszcza i fajnie chroni nasz blat, więc już mi się dwa opakowania już chyba zużyłam,
Chyba tak, skończyły, więc dokupiłam następną. On jest bardzo wydajny, wystarczy tylko kilka pryśnięć i taką ściereczką z mikrofibry przecieracie sobie blat kamienny i naprawdę pięknie blat wygląda, pięknie jest nabłyszczony. Także te dwie rzeczy z firmy Thief. I teraz Wam pokażę jeszcze, jak byliśmy ostatnio w Reykjaviku, słuchajcie, wymyśliłam znowu, że będę coś kombinować, że będę coś tworzyć. Mój mąż już na mnie mówi, ty jesteś jakiś twórca, nie wiem, już się ze mnie śmieje, że ja non stop coś robię. Jak widzieliście, ostatnio zrobiłam dla Natalii świeczniki takie, wiecie, kleiłam te kamyczki, więc bardzo fajnie wyszły, Natalia była bardzo zadowolona, ale też pomyślałam, że zrobię coś nowego, bo mam trochę szkła i pomyślałam, że zrobię sobie coś w rodzaju, już Wam pokażę. Zobaczcie, coś w rodzaju takiego szkła, że popryskam sobie tak na srebrno właśnie sprayem i zrobię sobie ze szkła jakieś takie nowe świeczniki, może sobie, może Natalii, zobaczymy. Jeszcze troszkę tego szkła mamy, więc kupiłam sobie taki spray z krylon i to jest właśnie efekt lustra. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ja jeszcze się dopytywałam, czy to jest na pewno to, bo widziałam na internecie inne opakowanie, ale tutaj właśnie ta nakrętka pokazuje nam, jak ten spray będzie na efekcie końcowym wyglądał, więc to nie jest mat, bo kiedyś się niestety zrobiłam w bambuko i kupiłam spray i on tu był matowy, więc wyszedł mi taki, taki matowy, nie wyszedł mi taki jak tutaj widzicie, taki chromowany, tylko taki matowy, a to zobaczcie, to jest identyczne, więc no będę działać, będę coś tworzyć. Ostatnio jakaś wena twórcza się we mnie, słuchajcie, obudziła i mówię, kurczę, jak jesteśmy, to kupuję, biorę i zobaczymy. I w tym, w kostko, słuchajcie, kupiłam z polecenia koleżanki. Oczywiście kupiłam tam jeszcze inne rzeczy, ale spożywcze, ale tutaj z ochrony takiej kosmetycznej kupiłam sobie dwie odżywki razem. Są to odżywki do włosów i jedna jest Argan Oil i of Morocco. Tak, a druga jest Coconut Milk. I koleżanka mi powiedziała, i to jest 90% natural. Naturalne, oryginalne, więc tu jest 90% naturalnego argan oil, a tu jest 90% naturalnego coconut milk, więc zobaczymy. Ona powiedziała, że ona te maseczki, czyli te odżywki używa jako maseczki lub jako odżywki i używa ich na przemian i bardzo się u niej sprawdzają, a mi ostatnio już moja maseczka, którą używam jako odżywkę i również jako maseczkę, już mi się kończy, bo używam i tak, więc często ją używam i już mi się po prostu też jej zapach nudzi, już bym chciała ją wykończyć, bo miałam naprawdę, było opakowanie takie duże, w związku z czym już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę używać te, bo koleżanka naprawdę je zachwalała, powiedziała, że są rewelacyjne, więc również się skusiłam. Także tak oto, kochani, wyglądały zakupy, to co kupiłam ostatnio i to co kupiłam dzisiaj. Ja za chwilkę przebieram się z powrotem w moją koszulkę, biorę się za odkurzanie, muszę poprasować parę rzeczy, jak Wam wspomniałam i na pewno jeszcze się do Was później odzywam. No dobra, kochani, pora wziąć się za prasowanie i powiem Wam, troszkę mi się tego nazbierało i zawsze jest tak, że zamiast poprasować sobie to od razu, na bieżąco, to mi się pozbiera, pozbiera i później stoję i prasuję kilka godzin. No ale cóż, nikt tego za mnie nie zrobi, więc żelazko mi się już tu grzeje i pomyślałam, że najpierw sobie po prostu poprasuję, a później odkurzę, bo jednak z ciuchów mi się nasypie, więc szybciutko poprasuję, następnie nie widzicie mnie, następnie zetrę na szybkiego kurze, że wiem, że tutaj mi się na pewno na mój stół nasypie, więc biorę się za moje prasowanie. Trying to make up your mind like you need more time. You've already spent most of mine. Even when your words fail, you try.
wiecie co, ostatnio zastanawiałam się nad kupnem, myślałam nad kupnem tego żelazka takiego, wiecie, parowego, co jest z tą taką przystawką, ale miałam okazję jednym z takich żelazek prasować i no nie byłam zbytnio zadowolona, więc jak wy macie takie żelazko i byście mi któryś dany model, konkretny model zaproponowały, poleciły, to będę wdzięczna, bo tak się zastanawiam, wiecie, ja wiem, moja mama ma takie parowe, no i mamy żelazkiem się fajnie prasowało, tylko ja tego żelazka niestety tutaj nie dostanę, a używałam u koleżanki chyba Philipsa i powiem wam, że nie mogłam doprasować koszuli mojego męża, która naprawdę się gniecie, a tym moim zwykłym Boschem, powiem wam, doprasowuję tę koszulę bez problemu, więc tak się zastanawiam, które z tych żelazek byłoby dobre. Dobra, kochani, ja prasuję i oczywiście widzimy się za chwilkę. Dla was chwilka, dla mnie to będzie dłuższy moment. Prasowanie zrobione, powiem wam, że ta sterta i ta obok zeszło mi jakieś 30 minut, więc brawo ja, teraz idę to wszystko powkładać do szafy, muszę tutaj złożyć deskę, schować żelazko, odkurzyć mieszkanko, zetrę kurze, żeby mieć święty spokój, no i muszę sobie zrobić coś do jedzenia, więc szybko wszystko ogarniam i przygotuję sobie coś do jedzenia. Dzisiaj mam ochotę na lekkie jedzenie, więc może wam pokażę, co sobie przygotuję, będziecie zaskoczeni. I tak pomyślałam, że zanim zrobię sobie coś do jedzenia, to wezmę się za mycie moich brudnych pędzli. I ja do mycia pędzli używam, już wam pokażę, używam ten swoje mydełko z Carex. Już mam go tak na dnie, ale widziałam, oglądałam film ostatnio jednej z dziewczyn, Arlety Watral. Arletko, serdecznie Cię pozdrawiam. I Arleta mówiła, że ona domywa swoje pędzle takim płynem do kąpieli z dodatkiem oleju z Isany. I mówiła, że świetnie jej się te pędzle dopierają. Ja mam tutaj, słuchajcie, swój płyn z Nivea, więc wypróbuję go dzisiaj, zobaczymy, czy mi pójdzie łatwiej jak z tym właśnie mydłem Carex, bo powiem wam, że właśnie pędzle takie od podkładu, no muszę troszeczkę dłużej dopierać, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Arlety kanał i Angeliki kanał oczywiście podlinkuję wam pod spodem, są to bardzo sympatyczne, ciepłe osóbki, więc zachęcam was do zajrzenia do nich na kanały. Naprawdę nagrywają bardzo fajne filmy, dużo ciekawych rzeczy możecie u nich zobaczyć, więc serdecznie wam polecam. A ja co? Zabieram się za mycie pędzli i wezmę tym razem ten swój pędzel pierwszy do umycia, o którym już widzieliście go w akcji, jak ja go dopieram. Dopierałam go właśnie z tym moim mydełkiem, ale wypróbujemy go doprać z tym olejkiem, więc troszeczkę go namoczę i zobaczymy. Naleję sobie teraz tutaj na tę swoją, na tą swoją nakładkę trochę tego płynu, no i zobaczymy, jak on się dopierze. Powiem wam, że już pierwsze takie już się bardziej pieni, a wiadomo, wiecie, najgorzej jest doprać pędzle z podkładu. I Arletka właśnie mówiła, że ta Isana jej dobrze się sprawdza, więc zobaczymy, może będzie akurat lepsza wersja do mywania pędzli. Pierwsza warstwa już zeszła, zaraz zobaczymy. Dobra, nalejemy sobie jeszcze raz, żeby sprawdzić. Jeszcze schodzi, zobaczcie, jeszcze tego podkładu tutaj schodzi. No ale naprawdę widzę, że idzie mi to o wiele łatwiej. Wow. No, efekt jest o wiele szybszy. Jeszcze raz tutaj te boki. Dopóki piana nie będzie biała, to pamiętajcie, pędzel jest niedomyty, musi piana się już później tworzyć biała.
No i mamy pędzel do myty. Powiem Wam, że fajny, fajny sposób. Nie wpadłam na niego wcześniej, także dziękuję Arletka za dobre, za dobrą podpowiedź. Ale zaraz sprawdzę jeszcze swój drugi pędzel, którym również nakładam podkład. Jest to ten mój pędzel z Sedona Lace. Więc zobaczymy, jak ten się dopierze, bo z nim też mam... A, muszę go namoczyć. Z nim też mam często takie właśnie problemy, że nie chce się... Raczej problemy. Muszę go po prostu dłużej myć z tym moim mydłem Carex. No, o wiele szybciej, powiem Wam. O wiele szybciej. Już pianę mam białą. I kochani, pędzel do myty. Także jeśli szukałybyście czegoś fajnego do mycia, polecam Wam ten Nivea. Ja słyszałam, że on jest troszkę droższy od tej Isany. Więc po prostu dobrze jest zakupić sobie coś takiego z olejem, jakiś taki właśnie shower gel do mycia ciała, który ma dodatek oleju i naprawdę świetnie domyje nam pędzle, takie właśnie od makijażu czy ogólnie pędzle, więc dziękuję jeszcze raz za pomysł, ja się biorę za resztę moich pędzli, robię sobie za chwilkę coś do jedzenia i oczywiście pokażę Wam, co sobie przygotowałam, więc... Jak skończę, to się do Was odezwę. Mieszkanko wysprzątane, jedzonko przygotowane. I jak Wam mówiłam, że na pewno Was zaskoczę, co sobie przygotowałam, coś lekkiego. Zrobiłam sobie kalafior. Tak, miałam ochotę na kalafior z bułką tartą. Pięknie pachnie, więc zaraz zabieram się do jedzenia. Powiem Wam, że tak dawno nie jadłam kalafiora, a miałam go w lodówce i pomyślałam, że go wykorzystam i ja kalafiora lubię w każdej odsłonie, czy z bułką tartą, czy w zupie, czy krem z zupy, czy nawet jadłam kalafior, słuchajcie, zapiekany w piekarniku z tartym serem, też mi bardzo smakował, więc za chwilkę biorę się do jedzenia, a dzisiaj, kochani, Wam już serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, to oczywiście standardowo proszę Was o kciuka w górę. Zachęcam do zostawienia komentarzy pod spodem. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. A my, kochani, widzimy się na pewno już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! When I blame you for the things that weigh me down.